Benedykta przyszła na świat 2 października 1791 roku w wiosce Langasco koło Genui we Włoszech. Jej rodzina żyła w skromnych warunkach. Gdy była jeszcze małą dziewczynką, rodzice przenieśli się do Pawi. Tam otworzyli sklep z warzywami. W małej Benedykcie już w dzieciństwie obudziło się pragnienie życia w klasztorze, ale rodzice byli temu przeciwni. Zgodnie z ich wolą w dniu 7 lutego 1816 roku wyszła za mąż za Giovanniego Battiste Frasinello. Młodzi małżonkowie, podobnie jak reszta rodziny, utrzymywali się z handlu warzywami. Ponadto przyjęli do swojego domu i opiekowali się Marią, chorą siostrą Benedykty. W ich domu panowała atmosfera miłości i głębokiej wiary. W 2 lata po zawarciu sakramentu małżeństwa Benedykta wraz z mężem postanowili żyć w czystości, jak brat z siostrą, by całkowicie poświęcić się służbie Bogu i bliźniemu. Decyzja ta była konsekwencją mistycznego przeżycia, podczas którego otrzymała łaskę odczytania swojego powołania. Małżonkowie udali się z pielgrzymką do sanktuariów maryjnych, aby modląc się do Matki Bożej, lepiej poznać wolę Bożą. W roku 1825 zmarła Maria, siostra Benedykty. Za zgodą męża w lipcu tego roku Benedykta wstąpiła do klasztoru sióstr urszulanek w Capriolo. Giovanni został natomiast bratem zakonnym w zgromadzeniu ojców Samasków. Po kilku miesiącach Benedykta zrozumiała, że jej powołaniem nie jest kontemplacja, lecz apostolstwo czynne. Wróciła do rodzinnego domu w Pawi i mimo ogromnych trudności, głównie materialnych, opiekowała się młodymi dziewczętami. Za radą miejscowego biskupa w roku 1826 założyła dla nich ośrodek pomocy. Tak powstało dzieło apostolskie, wspomagane przez licznych dobroczyńców i wolontariuszy. W tej pracy pomagał jej Giovanni. W roku 1827 oboje złożyli przed biskupem ślub czystości. Benedykta była przykładem dla wielu. Coraz więcej osób zwracało się do niej po rady i wsparcie duchowe. Spotykała się jednak również z niezrozumieniem. Na skutek pomówień w roku 1838 musiała opuścić Pawię i przekazać biskupowi założony przez siebie ośrodek. Wraz z Giovannim i kilkoma współpracownicami osiadła się w Roncoscrivia. Tam założyła szkołę dla dziewcząt, zwaną Domem Opatrzności. W roku 1851 otworzyła w Pawii nowy dom dla opuszczonych dziewcząt, szkołę, sierociniec oraz żeńskie kolegium. Pragnąc zapewnić trwałość swojemu dziełu, zorganizowała zgromadzenie sióstr benedyktynek od opatrzności, a sama przyjęła imię Benedykty od Bożej Opatrzności. Regułę nowej rodziny zakonnej zatwierdził arcybiskup Genui w roku 1856. Cierpliwa i pokorna praca dla ubogich, zapomnianych i bezradnych wypełniała wszystkie chwile jej życia. Choć w dzisiejszych czasach wydaje się to czymś oczywistym, to idea Benedykty i jej heroiczna postawa budowały fundamenty nowoczesnego podejścia do edukacji i roli kobiety w społeczeństwie. Benedykta zmarła w Roncoscrivia w dniu 21 marca 1856 roku w opinii świętości. We wszystkim zdając się na Bożą wolę, potrafiła wzbudzić w ludzkich sercach miłość do bliźnich. Roztaczała troskliwą opiekę nad potrzebującymi, a zwłaszcza nad ubogimi dziewczętami. Do grona błogosławionych wprowadził Benedyktę w dniu 10 maja 1987 roku święty Jan Paweł II. Kilkanaście lat później, w dniu 19 maja 2002 roku, ten sam papież na placu świętego Piotra w Rzymie ogłosił ją świętą. Módlmy się. Boże, Ty pouczyłeś swój Kościół, że ten, kto miłuje Ciebie i bliźniego, wypełnia wszystkie przykazania. Spraw, abyśmy za przykładem świętej Benedykty od Bożej Opatrzności pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i zasłużyli na przyjęcie do grona błogosławionych w Twoim Królestwie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.